14 Grudnia Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 7. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale faktem jest, że największym przymiotem, jaki człowiek może przejawiać, i jaki sprowadza najwięcej błogosławieństw, jest przejawianie zalety boskiego miłosierdzia. Współczucia i życzliwości. Pan kładzie wielki nacisk na zaletę miłosierdzia, oznajmiając, że bez względu na to, jak wielkie są nasze osiągnięcia w zakresie wiedzy czy łaski, jeśli nie posiadamy właśnie tej, nigdy nie będziemy przez niego przyjęci. Jeśli nie będziemy mieli miłosierdzia dla innych, Nasz Ojciec Niebiański także nie będzie miał miłosierdzia dla nas. Byśmy nie uważali tej łaski jedynie za zewnętrzną formę, wyraz przebaczenia i życzliwości, nasz Pan wyjaśnił tę sprawę, mówiąc: Jeśli wy nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich, i Ojciec Wasz, który jest w niebie, nie odpuści Wam upadków Waszych. Tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia. A jeśli Bóg nie okaże nam miłosierdzia, wszystko będzie dla nas stracone, gdyż tak jak inni, z natury byliśmy dziećmi gniewu i znajdowaliśmy się pod słusznym potępieniem. Miłosierdzie można przejawiać tylko w złych warunkach, ponieważ jest ono współczuciem przynoszącym ulgę słabym i nieszczęśliwym. Słabości i nieszczęścia dotyczą fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych aspektów, a wszystkie te słabości i nieszczęścia wymagają od nas stosowania miłosierdzia. Doskonalenie tej zalety jest kwestią rozwoju. Najpierw słabości i nieszczęścia fizyczne pobudzają nas do praktykowania miłosierdzia. Nieco później przymiot ten uczy się słuchać wołania umysłowych słabości i nieszczęść. I jeszcze później uczy się zwracać uwagę na moralne słabości i nieszczęścia. A na końcu Zaleta ta zaczyna zważać na religijne słabości i nieszczęścia. W każdym przypadku jest potrójnym błogosławieństwem. Błogosławi tego, który udziela, tego, który otrzymuje oraz tego, który obserwuje. Będąc w potrzebie, człowiek miłosierny zazwyczaj doznaje miłosierdzia od swych bliźnich, lecz od Boga otrzymuje je zawsze. Człowiekowi miłosiernemu Pan zazwyczaj udziela takiego samego miłosierdzia, jakie On sam okazuje drugim. Pytania. Jakich uczynków miłosierdzia dokonałem w tym tygodniu? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami? Równoległe cytaty. 14 grudnia. Psalm 18, werset 26. Wobec czystego okażesz się czysty, a wobec przewrotnego postąpisz przewrotnie. Psalm 41, werset 2. Pan będzie go strzegł, zachowa przy życiu. Będzie mu błogosławił na ziemi i nie wyda go na pastwę jego wrogów. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, werset trzeci. Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda. Przywiąż je do swojej szyi. Wypisz je na tablicy swojego serca. Przypowieści Salomona, jedenasty rozdział, werset siedemnasty. Człowiek miłosierny czyni dobrze swojej duszy, a okrutnik dręczy własne ciało. Przypowieści Salomona 14 rozdział werset 21 i 22. Kto gardzi swym bliźnim ten grzeszy, a kto lituje się nad ubogimi, jest błogosławiony. Czyż nie błądzą ci, którzy obmyślają zło, ale miłosierdzie i prawda są z tymi, którzy obmyślają dobro. Przypowieści Salomona 14 rozdział werset 31 kto gnębi ubogiego, uwłacze Jego stwórcy, a czci Go Ten, kto lituje się nad Ubogim. Przypowieści Salomona 21 rozdział werset 21. Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje życie, sprawiedliwość i chwałę. Ewangelia Marka 11 rozdział werset 25 i 26. A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień. List do Efezjan, 4 rozdział werset 32. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie jaki wam Bóg przebaczył w Chrystusie. List do Kolosan 3 rozdział werset 12 i 13. Tak więc jako wybranie Boga. Święci i umiłowani. Przeodziejcie się w serdeczne miłosierdzie. Dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość: znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył Wam, taki Wy. Drugi list do Tymoteusza, Pierwszy rozdział, werset szesnasty: Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora. Bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził. List do Hebrajczyków, 6 rozdział werset 10 i 11. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was. Okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. List Jakuba, drugi rozdział, werset trzynasty. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Ewangelia Mateusza, osiemnasty rozdział, werset trzydziesty piąty. Taki wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. Księga Michała, 6 rozdział werset 8. On ci oznajmił człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Jedynie tego, byś czynił sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z Twoim Bogiem. Ewangelia Łukasza 6 rozdział werset 36. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. List do Rzymian 12 rozdział werset 8. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. 139. Nieszczęść uprzejmych słów. Nie trzeba wiele, by miłe słowa w wędrówce naszej ciągle stosować. One to czynią zmęczonych i słabych silnymi w walce, pełnymi odwagi. Czy są jedynie fraszką dla ciebie? Czy deszczem dla ziemi i słońcem na niebie? Nigdy uprzejme nie zginą słowa I żadna na próżno nie wyjdzie mowa. Gdy życie wiele trosk nam przynosi I ciężar brzemion niesionych podnosi, Tym, którzy z tobą wytrwale kroczą, Że kochasz, powiedz, powiedz ochoczo, Co sobie może tak mało cenisz, dla innych się w siłę magiczną zmieni, A mocy tej sprawią blaski radosne, Że serca zakwitną jak kwiaty na wiosnę. Przez życie zatem dążąc do celu, Słów miłych, życzliwych używaj wielu. Niech lśnią jak słońca jasne promienie, Gdy dni pochmurne, gdy nocy cienie. Nieszczęść! Mój bracie, słów miłych tym, co z tobą wędrują po świecie złym. A jeśli swych bliźnich prawdziwie miłujesz, Już teraz im powiedz, co do nich czujesz.